Szanowni Państwo, Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych, zjednoczeni ponad podziałami, wiele organizacji patriotycznych zrzesza się. Dzisiaj przedstawiliśmy projekt, do którego powinni się podłączyć wszyscy Polacy i walczyć o uwłaszczenie Polaków na zasobach, odbicie Polski z rąk ludzi, którzy likwidują Polskę. Szanowni Państwo, jest 11:30 w nocy, właśnie wracam z tego spotkania. Na głowę leje deszcz. Można się poświęcić i tego oczekuję od większości Polaków. Jednoczmy się w tych działaniach, bo tylko te działania przyniosą nam wolność. Wolność i własność. Własność na zasobach naturalnych to jest jedyna możliwość bogacenia Polski i Polaków na przestrzeni kolejnych lat, które przed nami. Można z siebie wiele wykrzesać, wiele dać. Bierzcie przykład i przyłączajcie do nas. Pozdrawiam.